Znajdujemy się na terenie osiedla mieszkaniowego w Kartuzach przed altaną śmietnikową, w której to mieszkańcy gromadzą odpady. Od kilku lat na terenie Kartuz, jak i na terenie całego kraju funkcjonuje jednolity system gospodarki odpadami, w ramach którego mieszkańcy segregują odpady na 5 frakcji. Dlaczego jest to tak ważne? Przede wszystkim dlatego, że ilość odpadów, które wytwarzamy, regularnie rosną. Przeciętny Polak rocznie wytwarza około 332 kg odpadów, które należy odpowiednio zagospodarować. Co więcej, do 2035 roku musimy osiągnąć 65% poziom recyklingu odpadów komunalnych, a tylko 10% z nich będzie mogło trafiać na składowiska. Dlatego od tego, jak segregujemy, zależy osiągnięcie tych celów. Co wrzucamy do pojemnika w kolorze żółtym? Tam trafiają przede wszystkim butelki plastikowe, po napojach, po kosmetykach, a także po produktach spożywczych. Wrzucamy tutaj folię, wrzucamy tutaj opakowania po jogurtach, po śmietanie, ale także opakowania wykonane z metalu, tak jak puszki aluminiowe, puszki czy też puszki stalowe, a także kartoniki po mleku i soku, które bardzo często przez mieszkańców błędnie wrzucane są do pojemnika w kolorze niebieskim. Do pojemnika brązowego wrzucamy bioodpady. Są to odpady pochodzenia roślinnego, resztki jedzenia właśnie pochodzenia roślinnego, jakieś resztki sałatek czy też obierki od owoców i warzyw. Wrzucamy tam też fusy po kawie i herbacie, skorupki od jajek, skoszoną trawę, jakieś drobne gałęzie czy też rośliny kwiatowe. Pojemnik niebieski na papier, czyli na makulaturę, do niego wrzucamy opakowania kartonowe, papierowe torby, książki w miękkich okładkach lub bez okładek, zeszyty, generalnie papier czysty, niezatłuszczony, niezawilgocony, ponieważ tylko taki papier nadaje się do recyklingu. Do pojemnika zielonego na szkło wyrzucamy tylko 3 rodzaje odpadów. Są to słoiki szklane, butelki szklane, a także szklane opakowania po kosmetykach. Generalnie chodzi więc o szkło opakowaniowe. Warto powiedzieć również o tym, że często w altanach śmietnikowych znajdują się odpady, które nie powinny tu trafić. Są to m.in. odpady niebezpieczne w postaci zużytego sprzętu elektrycznego czy elektronicznego, baterie czy żarówki lub inne źródła światła. Te odpady, podobnie jak opony, które również zdarza się widywać przy altanach śmietnikowych, powinny trafić do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.